Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu live. Mamy dzisiaj bardzo mocny temat. Mocny temat pod kątem emocji, które się z nim wiążą. Emocji takich jak lęk, wstyd, obawy, strach przed oceną, ale też i niechęć zajrzenia pod kołderkę wierzchnią, która jest tak bardzo ładnie przykryta, która fantastycznie przykrywa w naszym życiu nasze prawdziwe pragnienia, prawdziwe potrzeby. I o czym mówię? Mówię o tym, co kryje się pod powierzchnią słów, że chcemy komuś pomagać, że chcemy kogoś wspierać. Pamiętam swoje pierwsze zetknięcie się z tym pytaniem, co tak naprawdę chcę robić i czym chcę się zajmować w życiu. I pamiętam, że kiedy padły te słowa, to dla mnie było zupełnie oczywiste, że oczywiście, że chcę pomagać ludziom, oczywiście, że chcę wspierać innych ludzi. I kiedy ponownie zadano mi te same pytanie, zdziwiłam się w ogóle, o co chodzi. Jak może być coś tutaj pod spodem? No to jest oczywiste, tak? Po to się przygotowywałam przez tyle lat, po to przeszłam własną drogę, po to czytałam setki książek, po to zrobiłam setki warsztatów, kursów i przygotowywania się i po to wybrałam ten kierunek, żeby pomagać innym, żeby wspierać innych. I to wszystko cudownie i fantastycznie i bardzo wzniośle brzmi i jest jak najbardziej prawdą pod jednym bardzo, bardzo ważnym warunkiem. Jeżeli jesteśmy ze sobą naprawdę, naprawdę szczerzy, jeżeli widzimy, w którym miejscu to pomaganie ludziom się znajduje. To jest to, z czym najczęściej się mierzymy. Droga, którą każdy z nas przechodzi, jest bardzo prosta. Jeżeli zaczyna coś w naszym życiu działać, poznajemy jakby pewien sekret, i ten sekret zaczyna w naszym życiu działać, zaczyna przynosić efekty, tak jak to jest właśnie w rozwoju osobistym, czyli wchodzisz w rozwój osobisty, zaczynasz poznawać różnego rodzaju narzędzia, metody i nagle widzisz, że to zaczyna zmieniać Twoje życie. Wow! I pragniesz, naturalnym Twoim pragnieniem jest to, żeby pomóc innym, żeby innych również zachęcić do tej zmiany życia, żeby pokazać im, kurczę, zobacz, to jest takie proste, wystarczy tylko, że zrobisz to, to i tamto i Twoje życie się zmieni, zobacz jak moje życie się zmieniło i tak dalej, i tak dalej. To jest naturalna rzecz, że tego pragniemy. I w pewnym momencie jakby zatrzymujemy się na tej przestrzeni, że chcemy ludziom pomagać, że to jest nasz cel, że to jest nasza misja, że wokół tego kręcimy całe swoje życie i rozjeżdżają się nam dwa parametry. Pierwsza rzecz, która nam się rozjeżdża, to to, gdzie my jesteśmy w tym, czyli na ile pomoc innym staje się ważniejsza niż my sami dla siebie, czyli niż pomoc samemu sobie albo pomoc naszym bliskim. Nie jesteśmy w stanie pomagać innym skutecznie, jeżeli sami nie jesteśmy zatroszczeni, jeżeli sami o siebie się nie zatroszczymy, ale też jeżeli i nie zatroszczymy się o naszych bliskich, czyli na przykład nasze dzieci. Wtedy ta pomoc staje się ogromnym uszczerbkiem naszej energii. To powoduje, że z naszego pola energetycznego bardzo duża ilość energii idzie w kierunku osób, które tej pomocy potrzebują i brakuje tej energii dla nas, już nie mówiąc o naszych bliskich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to wspaniale wszystko brzmi, że chcemy pomagać innym ludziom. Ale pod tym zawsze jest coś jeszcze. Bo w pewnym momencie, kiedy za tą pomocą innym ludziom nie idą finanse, nie idzie wynagrodzenie, to z czasem zaczynamy tracić siłę i motywację. Już nie mówiąc o zdrowiu. I chciałabym, żebyście dali sobie przestrzeń i otwartość na to, aby wysłuchać, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia i abyście sobie
popatrzyli, jak to jest dla Was. Jakkolwiek jest to kontrowersyjny temat, jakkolwiek może zabrzmieć to dla Was, że to, co gadam, to jakieś w ogóle bzdury i tak dalej. Pozwólcie sobie na otwartość i na taką ciekawość dostrzeżenia trochę innego aspektu, a ja Wam będę starała się wytłumaczyć to na tyle jasno, na ile to możliwe, co dla mnie osobiście było to trudne do zaakceptowania, ale w momencie, kiedy odsunęłam na bok emocje, szczególnie emocje związane ze wstydem i lękiem przed byciem ocenioną, kiedy odsunęłam to na bok i kiedy zrozumiałam, co to znaczy pomagać innym, dopiero wtedy pojawiła się przestrzeń, żeby przyjąć do siebie prawdę. Prawdę, jaka za tym stoi. Bo nie ma nic złego w pomaganiu innym. Nie ma nic złego w zarabianiu ogromnej ilości pieniędzy. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ma miliardy na koncie. Absolutnie nie. Natomiast bardzo ważne jest zrozumienie pewnego mechanizmu. Tak samo jak w kwestiach finansowych, tak samo w kwestiach jakiegokolwiek wsparcia innych osób. Ważne jest, żebyśmy zobaczyli, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy i co nami kieruje, jaka stoi za tym intencja, co tak naprawdę powoduje, że my zdecydowaliśmy się na pomaganie ludziom. Bo to się nie wzięło znikąd. To nie było tak, że rano wstałeś i nagle postanowiłeś zostać drugą matką Teresą, żyć w ubóstwie, jeździć po świecie i pomagać ludziom. Za tą chęcią pomocy, gdzieś tam, w którymś miejscu kryje się coś jeszcze. Jest tam wartość dla Ciebie, której być może na samym początku nie chcesz dostrzec, ale która jest kluczowa do zauważenia, aby pomaganie innym było skuteczne i aby nie wykończyło Ciebie. Dla każdego z nas będzie to inna wartość, zupełnie inna i dla każdego z nas co innego będzie za tym stało. Jeżeli przyjrzymy się temu, co mówią o lustrze, że ludzie wokół nas są naszym lustrem, że świat wokół nas jest tak naprawdę naszym odbiciem naszego wnętrza i tego, co się w nas zadziewa, to jeżeli się przyjrzymy głębiej temu aspektowi, to zobaczymy, że jeżeli tak bardzo, bardzo chcemy wszystkim nieść pomoc i wszystkich chcemy uzdrawiać i wszystkich naokoło chcemy wspierać, to w rzeczywistości, patrząc na teorię lustra, można by wnioskować, że chcemy uzdrawiać siebie i że chcemy pomagać sobie. No bo wszyscy wokół nas są tylko naszym odbiciem. Świat wokół nas jest tylko naszym odbiciem lustrzanym, naszego wnętrza i tego, co się w nas zadziewa. A więc możemy uzdrawiać i pakować energię w ludzi wokół nas, w świat wokół nas, albo możemy skierować ją do siebie. I teraz jak ją skierujemy do siebie, to być może okaże się, że 50 albo 80 albo nawet 90% osób, które wydawało nam się, że potrzebują naszej pomocy, tej pomocy nie będą potrzebowały. Dlaczego? Dlatego, że z naszej strony i ze strony danego człowieka zachodzi interakcja. Jest akcja i reakcja. Czyli to, co my wysyłamy, ta osoba odbiera i oddaje nam, i pokazuje nam coś w nas, coś, co potrzebujemy zobaczyć, bo w ten sposób jest najłatwiej zauważyć. Ktoś z zewnątrz najłatwiej jest, żeby nam pokazał, co się w nas dzieje w naszym wnętrzu. I kiedy przyglądamy się w ten sposób naszej rzeczywistości, ludziom wokół nas i zadamy sobie pytanie, okej, to jeżeli pomożemy sobie i okaże się, że większość osób nie potrzebuje pomocy, no to wtedy komu mamy pomagać? I co tą pomocą ma być? I z pomaganiem innym i z wspieraniem innych to jest fantastyczna misja pod warunkiem, że sami jesteśmy pełni. I więcej, to jest pomaganie i wspieranie innych jest wypadkową działań tych wartości, które dla nas są ważne w życiu. Tak samo jak konkretna kwota pieniędzy. Jest wypadkową działań, które wykonujemy, ukierunkowanych na to, co jest dla nas ważne. I teraz, co mam tutaj na myśli? Podam Wam przykład ze swojego życia, czyli
kilka lat temu, kiedy zdecydowałam się na prowadzenie kobiet, na prowadzenie terapii intuicyjnej. Było dla mnie jasne, że chcę iść tą drogą, było dla mnie jasne, że to jest mój cel życiowy. Tym kierunkiem chciałam podążać, chciałam pomagać tak dużej ilości osób, jak tylko to realne, tak dużej ilości kobiet. Wiedziałam, że to zmienia życie, ponieważ zmieniło moje życie. To był początek mojej drogi jako terapeuty i moje ukierunkowanie było proste. Najpierw ludzie, potem dzieci, potem ja. Efekt po jakimś czasie był logiczny i bardzo przewidywalny, czyli moje zdrowie zaczęło bardzo mocno szwankować. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy inni byli ważniejsi niż ja, czyli tak naprawdę to, co się działo na zewnątrz, stawiałam na pierwszym miejscu, dopełniałam brakujące elementy dla ludzi, dla kobiet, które potrzebowały mojego wsparcia. Wspierałam je też energetycznie, bo wiadomo, że wchodzimy w interakcję z energią drugiego człowieka i brakowało wtedy już czegoś dla mnie. I nie chciałam do siebie przyjąć w ogóle, nie pozwalałam sobie na to, żeby przyjrzeć się, co tak naprawdę stoi za tym pomaganiem, dlaczego. To było bardzo proste, słuchajcie, bo gdybym spojrzała na to wtedy, okazałoby się, że pomaganie jest tylko cząstką rzeczy, którą ja chcę robić w życiu, że tak naprawdę moim celem życiowym jest to, żeby móc spędzać czas z dziećmi, żeby moja praca nie przekraczała 2-4 godzin dziennie, żebym mogła robić to, co kocham, ale żeby był ten czas pracy elastyczny. I teraz jak głębiej sobie tutaj wchodzimy, głębiej i głębiej i głębiej, dochodzimy do takiego punktu, kiedy tak naprawdę to, czego ja pragnęłam, to aby moje życie było lekkie. I co za tym słowem stoi? Lekkie, spokojne. Za tym słowem dla każdego może stać coś innego. To jest ta wartość, która była dla mnie ważna. Moim celem było to, aby móc podróżować, aby móc poznawać ciekawych ludzi, aby móc się rozwijać, aby inspirować, motywować i wstawać z taką mega energią do działania. Ale w dużej mierze z czasem zaczęłam zauważać, że im więcej daję sobie, im bardziej siebie napełniam, czyli stawiam najpierw siebie na pierwszym miejscu, potem resztę, tym więcej mogę dać innym. I daję wtedy innym skutecznie. Wtedy ta energia moja jest mocna i ludzie to czują. Jak tylko zbaczałam z tego, zbaczałam z prostych przyczyn, wiadomo. Pomaganie innym jest bardzo humanitarne, jest bardzo wzniosłym zajęciem, ale już spędzanie czasu na spacerach, czy na jedzeniu lunchu, czy nawet na zabawie z dziećmi, w środku tygodnia, kiedy wszyscy pracują, to już tak do końca nie jest ok. Jeżeli jesteś samotną matką i masz pracować i utrzymywać się sama, no to już jest nie ok, kiedy wiesz, że jest jakaś robota do zrobienia, a ty masz ochotę w ten sposób spędzić cały dzień, albo dwa, albo trzy, to już jest w ogóle szaleństwo. I zaczyna ci się włączać wewnętrzne przekonanie, że tobie tak nie wolno. Po pierwsze, marnujesz czas. Zaraz się okaże, że nie będziesz mieć pieniędzy. Jest robota do zrobienia. Co inni powiedzą? Wszyscy wokół harują, a ty się lenisz. I tak dalej, i tak dalej. Tam ludzie czekają, potrzebują twojej pomocy, potrzebują twojego wsparcia. Może byś ruszyła tyłek, może byś coś zrobiła. I zaczyna się nakręcać ten mechanizm. I wskakiwałam w ten mechanizm. Poddawałam się temu, pewnie, oczywiście, a jak? Dlaczego by nie? W końcu sama siebie nakręcałam, tak? I co się działo dalej? Dalej było prosto. Spadek formy, coraz niżej, upadek powolutku, spadek formy zdrowotnej, psychicznej, popadanie w taką melancholię, popadanie w taki nastrój, nic mi się nie chce, nie wiem co dalej, nie wiem czy to jest w ogóle moja droga, wątpię w to. Z jednej strony wychodzi mi to wspaniale, wiem, że mam niesamowitą intuicję, wiem, że to co robię bardzo pomaga innym, ale z drugiej strony czuję się wypompowana, totalnie wypompowana energetycznie.
I takie sytuacje działy się systematycznie. Co pewien czas była górka, a potem z powrotem dołek. I działo się to do momentu, dopóki nie zaczęłam się przyglądać i analizować swoich dzienników. Dlatego zachęcam po raz kolejny tych z Was, którzy jeszcze tego nie robią, abyście prowadzili dziennik. Zaczęłam analizować swoje dzienniki, zaczęłam się przyglądać dokładnie, co takiego się zadziewało, że ja po prostu nagle zaczynałam spadać z tej górki. Jakie czynniki zewnętrzne? Zaczęłam w to wchodzić głębiej, zadając sobie pytania, odpowiadając na te pytania i pozwalając sobie przede wszystkim przyjrzeć się emocjom, które za tym stoją, ale też i wchodząc w medytację, doszłam właśnie do tego, że to, czego naprawdę pragnę, to lekkie życie. I za tą pomocą innym stoi lekkie życie. Pomoc innym jest wypadkową tego wszystkiego, co człowiek robi. Czyli jeżeli skupisz się na sobie i na tym, abyś ty była pełna, abyś zadbał o siebie, o dobro swoje i swoich bliskich, tych najmniejszych, którzy nie są w stanie o siebie zadbać, wtedy dopiero jest możliwe pomaganie innym, bo wtedy dopiero będzie widać, kto tej pomocy potrzebuje. Tak jak powiedziałam, efekt lustra. Czyli jeżeli w Twoim życiu jest tak, że wszyscy wokół Ciebie potrzebują Twojej pomocy i Ty czujesz, że wśród Twoich 50 znajomych 49 idealnie nadaje się na Twoich klientów, i 49 jesteś w stanie wyciągnąć z bagna, to się zatrzymaj i zadaj sobie pytanie, co ty w sobie tam masz, co potrzebuje wsparcia, co potrzebuje pomocy, co potrzebuje doładowania i postawienia na nogi. Bo najprostszą drogą jest zobaczenie u drugiego człowieka tego, co w nas niepełne. To jest najprostsza droga. Moja mama mówiła takie powiedzenie, bardzo popularne, że łatwiej jest u kogoś w oku zobaczyć igłę, niż we własnym widły. Coś takiego chyba, takie powiedzonka. Moja mama zawsze potrafiła strzelić całkiem nieźle, jeżeli chodzi o wszelkie przysłowia ludowe. I to jest nawet nie igłę, to była drzazga, tak? Łatwiej jest u kogoś zobaczyć w oku drzazgę, niż u siebie widły. I to niesamowicie pokazuje i odzwierciedla nasze mechanizmy. To, jak my patrzymy na świat, czyli u innych wynajdziemy błędy, u innych znajdziemy, co mają do naprawienia w życiu, u innych wyciągniemy na wierzch całą esencję. Wszelkie niedoskonałości, niedociągnięcia, brudy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tam zobaczymy, wow, pole, w którym będziemy mogli buszować jak dziki wręcz, rozkoszując się tym i rzucając na lewo i prawo teoriami, metodami, narzędziami i mówić, zrób to, zrób tamto, mi tu pomogło to, pomogło mi tamto i prowadzić tych ludzi. Gdy tymczasem okazuje się, że my sami potrzebujemy wsparcia. Najpierw. A potem potrzebujemy zobaczyć, kto z naszych bliskich tego potrzebuje. Nie możemy napełniać innych, jeżeli my sami nie jesteśmy pełni. Nie możemy przekazywać innym, jeżeli nam czegoś brakuje. Bo wtedy następuje ogromne zaburzenie równowagi w nas. Ogromne. I te zaburzenie równowagi przekłada się na nasz stan psychiczny, na nasze emocje, przekłada się na nasz nastrój, na całą obfitość wokół nas i na otwartość na bycie w obfitości. Wydaje nam się, że im więcej pracujemy, im więcej ładujemy w tą pracę, taką, mogłam powiedzieć, że nawet fizyczną, dlatego że jeżeli pracujesz z ludźmi, to w pewien sposób jest to też praca fizyczna, dlatego że Twoje ciało jest poddawane ogromnemu wysiłkowi energetycznemu. I pamiętam, że po pierwszych moich sesjach, ja jak usłyszałam, że ktoś jest w stanie pracować
14 godzin dziennie z klientami, to byłam w ciężkim szoku, ponieważ ja po dwóch sesjach byłam po prostu martwa. Ja nie byłam w stanie się podnieść z łóżka. Taki wysiłek energetyczny otrzymywało moje ciało. Ale to wynikało z tego, że ja dawałam innym, najpierw innym, najpierw innym. I oczywiście inni mieli transformację, bo to nie jest tak, że doszło w próżnię. Ale ja miałam ogromny uszczerbek. Ogromny. I trudno jest nam przewartościować. Trudno jest nam przełożyć to w drugą stronę, czyli spojrzeć na siebie i zadbać o siebie, najpierw o siebie, a potem dopiero zobaczyć, kto rzeczywiście potrzebuje tej pomocy i komu my tą pomoc możemy zaoferować, kto z niej będzie chciał skorzystać. Z drugiej strony jest też tak, że zdarzają się osoby, którym wydaje się, że prowadzenie innych, pomaganie innym, to jest po prostu łatwa kasa. Bo widzą człowieka, który jest coachem albo mentorem, widzą, jakie ma stawki, widzą, ile bierze za warsztaty, ile bierze za sesje. Wskakują sobie do takiej osoby w przestrzeń warsztatu. Widzą u tej osoby 100, 150, 200 ludzi albo nawet 50. Patrzą, ile ta osoba robi warsztatów w miesiącu. Łatwiutko, szybciutko sobie przeliczają i myślą sobie, wow, niezła kasa. Wskoczę sobie w bycie coachem, w bycie mentorem albo osobą wspierającą innych, czy nauczycielem, czy jakkolwiek tutaj siebie tytułujemy. I w łatwy sposób też będę to robić. Dlaczego? No bo co tam ta osoba robi? Tylko gada, tak? Mówi o tych wszystkich metodach, narzędziach. Jeżeli ja już też mam jakąś tam wiedzę, to ja też mogę w ten sposób robić, tak? I z tej strony ukierunkowują swoje działania. Czy to jest ich? Może być ich, jak najbardziej. Ale przestrzeń, z której zaczynają działać, nie ma nic wspólnego z przestrzenią serca i z podążaniem za intuicją, i z podążaniem za głosem wewnętrznym i za prowadzeniem duszy. Dusza nie powie ci, że masz pomagać innym. Dusza chce doświadczać. I poprzez formę doświadczania doświadczać może w różny sposób. W momencie, w którym zadbasz o siebie i zadbasz o swoje środowisko bliskie, o dzieci, o swoich bliskich, wtedy przestrzeń, z której będziesz wychodzić do świata, stanie się lekką przestrzenią. Nie będzie tam ciężkiej energii. Nie będzie tam takiego pchania na siłę, lęku, że nie zarobisz, obawy, że ci nie starczy, ciśnięcia na maksa ludzi, że muszą kupić, narzucania na nich energetycznych pętli, że mają, bo tobie brakuje, brakuje ci tutaj, więc teraz szybko muszą i każdą osobę wtedy łapiesz. Kiedy jesteś w pełni, kiedy sam o siebie zadbasz, sama o siebie zadbasz najpierw, wtedy wszystko staje się lekkie i pojawia się taka ścieżka i droga kreowania pomagania ludziom, coachingu czy prowadzenia ludzi, która jest drogą lekką. I z tej drogi, z tego poziomu jest łatwiej robić wiele rzeczy, bo nie przepychasz niczego siłą. Tam po prostu wszystko płynie. Jest więcej zgodności z tobą. Nie przedkładasz swojego zdrowia ponad ważność innych ludzi. I co najważniejsze, inni przestają być twoim lustrem. Czyli rzeczywiście jesteś w stanie wtedy tym ludziom pomóc w taki prawdziwy sposób. W taki, w jaki oni potrzebują. Bo nawet w relacji z tymi ludźmi, w relacji ty jako coach, czy jako mentor, czy osoba wspierająca i klient, nie wchodzisz w taką relację zależności, gdzie coś w tobie ta osoba pobudza. Dajesz sobie prawo do odpuszczenia. Do tego, że to jest okej, że ktoś podejmie taką, a nie inną decyzję. Nie uwiązujesz się energetycznie z tym człowiekiem.
puszczasz to wolno. Więc jest to zdecydowanie prostsza droga, zdecydowanie łatwiejsza. I bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, słyszę to, co sama wiele razy mówiłam, czyli że jak pytam kogoś, co chce robić, czym chce się zajmować, co jest jego celem, to w 90 przypadkach na 100, 90, nawet 98, a może 99,9, teraz jak się zastanowię, mówi, że chce pomagać i wspierać. I bardzo wiele osób nie chce do siebie dopuścić, co za tym stoi. Ale słuchajcie, to nie jest nic złego. Jeżeli za tym pomaganiem ludziom będzie stało to, że ty chcesz móc sobie kupować kawę w coffee shop, jeść lunch z przyjaciółmi, spędzać z nimi fajnie czas, jeździć z dziećmi, podróżować po świecie. Jeśli ty chcesz doświadczyć obfitości, luksusu, zmienić auto i kupić sobie za, nie wiem, 1,5 miliona samochód i dom za 20 milionów. Nie ma w tym nic złego, jeżeli do tego dopuszczasz, pozwalasz sobie, bo teraz jeżeli tam wejdziemy głębiej jeszcze, to za tymi rzeczami będą stały mocniejsze. Będą stały za tym rzeczy takie jak poczucie bezpieczeństwa, spokój, radość, lekkość. I okej, jest to niezgodne z wieloma przekonaniami naszymi, że życie jest ciężkie, że powinniśmy zapieprzać, że nie możemy się lenić. Ale tamte przekonania, one nie mają nic wspólnego z kreowaniem życia. Tamte przekonania mają dużo wspólnego z życiem w świecie 3D, gdzie rzeczywiście trzeba harować, żeby coś mieć. Harować. A ja nie chcę Wam tego pokazywać. Chcę Wam pokazać inną drogę. I trochę podpowiedzieć Wam, co może przyspieszy też Wasze procesy, co może pozwoli też Wam zajrzeć w siebie głębiej i zobaczyć. Dlatego, że w moim życiu, dopóki ja nie pozwalałam sobie na zobaczenie tego, co mnie motywuje, naprawdę co mnie motywuje do działania, dopóki sobie na to nie pozwoliłam, to wszystko szło bardzo ciężko. A pomaganie innym na dłuższą metę nie jest motywacją. Bo kiedy się źle czujesz, kiedy zaczynasz chorować, to pomaganie innym wcale cię nie zmotywuje do działania. Nie spowoduje, że ty wstaniesz radośnie z łóżka, bo ty sam będziesz potrzebował tej pomocy. Więc za tym stoi coś innego i potrzebujemy dotrzeć do tego, co za tym stoi. I wyciągnąć to na wierzch. I z tego poziomu kreować nasze życie. Dopiero z tego poziomu, kiedy pozwalasz sobie zobaczyć swoje własne pragnienia. I jeżeli innych będzie to dotykało, a ciebie nie, to znaczy, że to jest ich historia. I to jest coś, co oni potrzebują w sobie puścić. Jeżeli ciebie będzie dotykało to, że inni w jakiś sposób reagują, to znaczy, że jeszcze ty coś masz w sobie. Dla mnie, tak jak powiedziałam, było bardzo trudne pozwolenie sobie na to, żeby zobaczyć, czego naprawdę pragnę. Dlaczego? Bo mi się nie mieściło w głowie, że jak ja się przyznam, że ja chcę mieć lekkie życie, to że ja z tego poziomu będę w stanie cokolwiek wykreować, że ja będę w stanie w ogóle cokolwiek zrobić z tego poziomu. Ludzie powiedzą, o wow, ale śmierdzący leń, co za laska, co to za coach w ogóle, która stawia siebie na pierwszym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, jeżeli nie postawicie siebie na pierwszym miejscu, swoich dzieci, to tak jak powiedziałam, nie będziecie w stanie dać innym tego, czego oni naprawdę potrzebują. To ogromne dbanie o siebie i mocne granice i mocne standardy i powiedzenie stop, kiedy czujesz, że ty potrzebujesz zadbania o siebie. W przeciwnym wypadku po prostu człowiek się wykańcza. Fizycznie i psychicznie. I traci ogromne ilości energii, traci motywację, traci inspirację. Wyskakuje z tej ścieżki, która jest jego drogą.
pomoc sama w sobie jest wypadkową naszych działań i możemy pomagać ludziom wtedy, kiedy sami o siebie zadbaliśmy. My sobie nie pozwalamy na tą przyjemność, nie pozwalamy sobie na doświadczanie tej przyjemności. I powiem Wam więcej, wiecie, kiedy mi najlepiej szło? Kiedy miałam największą sprzedaż, kiedy miałam najwięcej klientów, powiem Wam kiedy. Najlepsze czasy były wtedy, kiedy robiłam sobie wolne. I kiedy pozwalałam sobie przez kilka dni po prostu popłynąć za swoimi pragnieniami. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy rano czułam, że nie mam siły wstać z łóżka o 5, to pozwalałam sobie na spanie do 8, do 9. Przez to, że śpię z moją 3-letnią córeczką, to moje noce są takie trochę, mogłabym powiedzieć, przerywane, bo potrafi kilka razy obrócić się jak wskazówki w zegarze na łóżku i wędrować po tym łóżku i gdzieś mnie kopnąć, szturchnąć i pokwękać, więc te noce są takie sobie. Także bardzo często miałam niedobór tego snu, ale najlepsza sprzedaż, najwięcej klientów, najwięcej w ogóle reakcji i najlepsze moje samopoczucie było wtedy, nie wtedy, kiedy pchałam na maksa w działaniu, w sensie, że się zażynałam, bo to też złapmy tutaj balans, tak, żebyśmy też nie popadli ze skrajności w skrajność. Mam na myśli, że moment, w którym stawiałam siebie i swoje samopoczucie na pierwszym miejscu, a potem pozwalałam sobie na zobaczenie, co jest na zewnątrz i gdzie mogę swoje działanie ulokować. Nie odwrotnie. Kiedy robiłam odwrotnie, czyli bez względu na to, jak się czułam, wstawałam o 5 rano, robiłam to, co miałam zrobić, pchałam na siłę i więcej, szłam o 1 w nocy spać, zawsze kończyło się to słabo. I doświadczałam takiego, trwało to około 1,5 tygodnia, taki hardcore, taka intensywna praca. I powolutku zaczynałam czuć się coraz gorzej, coraz mniej miałam ochoty na robienie czegokolwiek w swoim biznesie. I potem z powrotem, ponieważ moje ciało tak reagowało, więc zmuszona byłam do tego, żeby odpuścić, żeby spasować trochę, więc znowu zaczynałam łapać ten wiatr w żagle i znowu zaczynałam mieć tą motywację. I tak się działo, dopóki nie zorientowałam się, o co tak naprawdę w tym chodzi. I wszystkie osoby, wszyscy wy, którzy macie taki moment w swoim życiu, kiedy coś swojego kreujecie, dopiero zaczynacie kreować, kiedy zaczynacie wchodzić w przestrzeń biznesu, kiedy zaczynacie prowadzić swoją firmę, kiedy wyskakiwać chcecie z etatu i zakładać swoją działalność, albo jeszcze nie wiecie, w którą stronę to ma pójść, ale już wiecie, że ten etat to nie jest to, czego pragniecie, nie jest to, czego chcecie, nie widzicie już się tam. Chcielibyście wolności, chcielibyście swobody, lekkości, doświadczania życia i doświadczania przyjemności tego życia. Wszyscy wy przyjmijcie do siebie jedną rzecz, jedną zasadę, która dla mnie bardzo mocno pomogła. Działania na poziomie takim, na jaki jest możliwy w waszej przestrzeni. Na tyle, na ile możecie i na ile macie siły, nie na przestrzeni dociskania siebie na maksa, że po prostu aż zatyka wam dech w piersi i czołgacie się ledwie żywi wieczorem do łóżka. To jest złapanie balansu między działaniem, między niedziałaniem, bo się boję, niedziałaniem, bo się wstydzę, niedziałaniem, bo będę oceniony, oceniona, a zatrzymaniem się i zobaczeniem, czy ja mam przestrzeń na to działanie. Czy jeżeli ja wezmę jeszcze jedną sesję z klientem, to czy to spowoduje, że ten klient dostanie ode mnie to, czego on potrzebuje? Bo to też tak jest, prawda? Jeżeli my nie jesteśmy odpowiednio zatroszczeni, odpowiednio się o siebie nie zatroszczymy, to ta osoba też tak w pełni tego nie dostanie, bo nie jesteśmy w stanie wyłuskać z siebie takiej wartości, jaką byśmy mogli wyłuskać, gdybyśmy byli wypoczęci na przykład. Okej? Także kochani, zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli sobie, co się kryje pod płaszczykiem chęci pomagania innym. Co tam jest tak naprawdę, bo to jest w porządku pomaganie innym.
To jest naprawdę niesamowite. Tylko potrzebujemy zadbać najpierw o siebie i poczuć, że my tej pomocy nie potrzebujemy. A jeżeli potrzebujemy tej pomocy, to zadbać o to, żeby ta pomoc się znalazła dla nas. Żebyśmy my poczuli się zaopiekowani, zatroszczeni, postawieni jako ważna osoba. W ten sposób dajemy znać innym wokół nas też, w jaki sposób można żyć. Pokazujemy zupełnie inną przestrzeń. I doświadczanie życia poprzez przyjemność, poprzez smakowanie go, nie jest niczym złym. Nasza dusza prowadzi nas pięknie, w piękny sposób. I to nie znaczy, że zawsze będzie się lankowo i że nie będziemy gdzieś jeszcze pewnych rzeczy doświadczać, bo wszystko jest doświadczaniem. I żeby wiedzieć, jak smakuje słodkie i że jest słodkie, od czasu do czasu potrzebujemy mieć porównanie do kwaśnego albo do słonego i wtedy wiemy, o, okej, czyli to jest słodkie, a to jest kwaśne, to ja dzisiaj wybieram to słodkie, więc będziemy prowadzeni w taki sposób, ale będziemy prowadzeni w ten sposób poprzez to, abyśmy doświadczali, abyśmy wiedzieli, czym jest jedno, a czym jest drugie, a potem stanęli na rozdrożu i wybrali albo jedno, albo drugie, czyli albo chcemy mieć tego więcej, albo chcemy mieć tego więcej. Życie nie musi być wcale ciężkie i nie potrzebujemy wcale harować, żeby mieć to, czego pragniemy, żeby pojawiła się wokół naszej przestrzeni bogactwo, obfitość, pieniądze, miłość, cudowne relacje, wspaniali ludzie, wspaniali przyjaciele. Wcale nie potrzeba tutaj harować, nie potrzeba się zażynać. Wszystko, co jest na zewnątrz, jest tym, co jest w nas samych. Więc im lepiej się czujemy w sobie wewnętrznie, im bardziej jesteśmy o siebie zatroszczeni i zaopiekowani, tym bardziej zewnętrzny świat nam pokazuje to. I dostajemy jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Bo wszystko na zewnątrz reaguje na naszą wibrację. Czujemy się dobrze ze sobą, czujemy się wspaniale ze sobą. To z zewnętrznego świata dostaniemy jeszcze więcej, żeby się jeszcze lepiej czuć i żeby było nam jeszcze wspanialej. Dziękuję Wam, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.